Na początku biegu nie powiem, bo nie czułam tego, znaczy poczułam jakby to wtedy, kiedy Kanadyjka na mnie wpadła, ale wyłączałam myślenie. Potem na ostatniej setce, kiedy chciałam ruszyć, no to już czułam, że ta noga no nie podaje, nie, w ogóle się nie mogę z niej odbić, więc znaczy, ale nie chcę zrzucać tutaj na nogę. Nie tak powinien wyglądać ten bieg, wszystko się ułożyło nie tak. Po prostu miało to wyglądać zupełnie inaczej, więc noga to jest tylko dodatek. Kinga dobiegała wspólnie z Kanadyjką, ruszyły się podobnie i ona nadepnęła mi na nogę. No tylko widziałam to, co jak ściągnęłam buta, no to noga jest cała spuchnięta i we krwi rozcięta, więc tylko tyle widziałam, zakleili mi ją. I teraz zaczyna schodzić adrenalina, więc czuję, że noga coraz bardziej puchnie, nie wiem, co tam się stało. Ja od zawsze to mówiłam. Ja od zawsze mówiłam, że jeśli między nami jest wszystko w porządku, to się wszystko skleja. Muszę powiedzieć, że przed biegiem było wszystko w porządku, ale troszkę tych złych emocji jednak było na tych mistrzostwach i może straciłyśmy trochę energii nie na to, na co powinniśmy, czyli nie na bieg, a na jakieś inne rzeczy. Natomiast teraz jest ok i wierzę, że właśnie taka atmosfera pozostanie do Mistrzostw Europy i tam z zupełnie inną energią, świeżością pokażemy, na co nas stać. U każdego musi być gorszy start, żeby potem pojawił się lepszy. U Pawła Fajtka też czasy było tak, że na igrzyskach musiał zaliczyć gorszy start, po czym pokazywał się z lepszej strony, więc wierzę, że u nas też tak będzie.